wszystko do siebie pasuje. Grupa CEZAP. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Is watching basketball at 3 in the morning enough? No, of course not. So you always wanted to be part of the team. Your own basketball club. In your own backyard. What if I said you could? ENBL. 9 European countries, 15 pro teams, 60 games a season. The fastest growing basketball league in Europe. In the arena, on TV, or streaming live on your phone. Reach out to us and join the ENBL family. ENBL. Right here in your backyard. Meble Doktor w zgodzie z naturą już od 36 lat. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie, producent konstrukcji stalowych. Sponsorem programu jest Grupa CEZAP. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Sponsorem programu jest Pizzeria Tutti Santi. Ostrów Wielkopolski, plac 23 stycznia 16 na Zielonym Rynku. Pierwszy dzień marca 2023 roku, czyli pierwszy dzień wiosny, a to w Ostrowie Wielkopolskim oznacza, że za chwilę decydujące rozstrzygnięcie w ostatniej parze ćwierćfinałowej Ligi ENBL, a ten mecz, w którym BM Stal Ostrów Wielkopolski zmierzy się z Enea za Stalem BC Zielona Góra, skomentują dla Państwa Wadim Czeczuro oraz Marcin Gebel. Wadim Czeczuro, oczywiście doskonale znana postać w świadku koszykarskim. Były koszykarz m.in. Wybrzeża Gdańsk, Stali Ostrów, a także trener także Stali Ostrów, drużyny żeńskiej z Polkowic. Aktualnie trener drużyny 3x3 BM Stali. Dobrze, Dima, ale przejdźmy do konkretów. W pierwszym meczu obu drużyn w Zielonej Górze wynik 97-94, emocjonująca końcówka, celny rzut Przemysława Żołnierewicza, później odpowiedź Jakuba Garbacza nieskuteczna. No i tak, przed rewanżem, bo gramy tutaj mecz i rewanż, w pierwszym spotkaniu wygrana 3 punktami drużyny prowadzonej przez Oliwiera Widina dużo czy mało przed rewanżem w Ostrowie. No właśnie, to zawsze pytanie, później będzie wiadomo na koniec meczu, że to było duże czy mało. No wiadomo, że w koszykówce to jest mało, ale z drugiej strony dla goniących to jest duże. Czyli krótko mówiąc, na dzień dzisiejszy Ostrów, żeby wygrać ten dwumecz, bo tak musimy to brać, no to muszę wygrać 4 punktami, rzucić 4 punkty więcej. Także myślę, że to jest z jednej strony, jest przewaga może gdzieś tam psychiczna, aczkolwiek w dzisiejszych czasach to nie jest aż tak wielka przewaga. Sami wiemy, że to można zniwelować w bardzo, bardzo, bardzo małym czasie.
I to samo przed meczem powiedział trener gości Olivier Widin. Posłuchajmy właśnie teraz przedstawicieli trenerów jednej jak i drugiej drużyny, a zaraz po tym oficjalna prezentacja. Na pewno jakbyś było większa różnica punktów, to by nie miało znaczenia, bo każdy mecz w dzisiejszej koszykówce plus 20, minus 20 da się odrobić bardzo, bardzo krótką czasę, czyli 4-5 minut na to wystarczy, a nie że 3 punkty. Czyli to jest jako otwarty mecz. Ja mówiłem jeszcze moim zawodnikom po pierwszym meczu, że dzisiaj gramy pierwszej połowie, że nie gramy dzisiaj mecz, czyli po pierwszej połowie wygrywaliśmy, byliśmy do przodu 3 punkty, ale nie ma znaczenia, to trzeba wygrać cały mecz, czyli dzisiaj se gra resztę. Na co uczulałeś zawodników przed tym meczem, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby tą stratę w tej drugiej połowie odrobić? Przede wszystkim dobry powrót do obrony, nie pozwolić grać szybkiego ataku i zdobywać punktów zespołowi Zielonej Góry właśnie, czy to szybki atak, czy akcje transmisyjne, to będzie kluczowe w dzisiejszym spotkaniu. Aby tak się stało, musimy dobrze kontrolować tempo gry i nie popełniać dużo strat. Mi, jak drużyna, się cieszymy, że możemy tutaj grać w takich warunkach, że pełna hala i tak dalej. I to by się każdy sportowiec miał cieszyć z tego. Także myślę, że to jest mecz kompletnie otwarty. Grają dwie drużyny, które są więc mniej talentów, więc mniej, powiedziałbym, na styku. Ostrów ma dużo więcej doświadczenia, ale talentu nie brakuje ani nam, ani im, czyli obydwie drużyny plus minus, to jest tak, na zero jesteśmy. Nie jest to duża różnica, w jaką talentu jednej albo drugiej drużyny jest do przodu, ale doświadczenie o dużo więcej po stronie Ostrowa, co może zawsze zdecydować oczywiście. Wysoki zawodnicy, na przykład Kulig i Dziuriszyć czy Silinsz, oni wszyscy mają 30 lat albo prez 30 lat. U mnie trochę zawodników, bracia Wójczyki i Hadżibek Łośmej z każdym ma 23 lat, czyli to są młode chłopaki, to może być różnie. Nie myślałem o tym, może coś w tym jest. Mamy na pewno Damiana Kuliga, który jest bardzo doświadczony, czy Ajgarsa Szkele, który też reprezentant kraju, także może coś w tym jest, ale myślę, że na boisku nie ma to wielkiego znaczenia. Oczywiście my będziemy chcieli wykorzystać swoje atuty, wiemy gdzie je mamy i chcemy dzisiaj awansować do Final Four NBL. Michał Michalak w BM Stali, prawda czy fałsz? Zobaczymy, na chwilę obecną nic nie jest podpisane, także zobaczymy. Dobrze, jesteśmy już z powrotem w arenie Ostrów. Za nami oficjalna prezentacja obu drużyn. Teraz poznamy składy, w jakich jedna i druga drużyna wystąpi w tym rewanżowym meczu. Zacznijmy od drużyny gości, czyli Enea Zastal BC Zielona Góra. Numer 2 Karim Bruton, numer 7 Sebastian Kowalczyk, numer 8 Duszan Kutlesić, numer 10 Szymon Wójcik, numer 12 Aleksandar Zecewicz, numer 20 Alfort Brius, numer 21 Michał Pluta, numer 25 Jan Wójcik, numer 28 kapitan zespołu Przemysław Żołnierewicz i numer 44 Alen Hacibegowicz. Trenerami drużyny z Zielonej Góry są oczywiście Olivier Widin oraz Wojciech Walich. Teraz drużyna BM Stali Ostrów Wielkopolski, która w rewanżu zagra w jednolitych żółtych strojach i z numerem 2 zobaczymy Krzysztofa Rozpędowskiego, numer 6 to Mateusz Zębski, numer 8 Bartosz Rachwalski, numer 9 Filip Siewruk, numer 11 Aleksander Załucki, numer 15 Ojars Szilins, numer 21 Ajgars Szkele, numer 30 Jakub Garbacz, numer 42 Nemanja Dziurisić, numer 77 kapitan zespołu Damian Kulik i numer 99 Adonis Tomas. Trenerami są oczywiście Andrzej Urban i Konrad Kazimierczyk. Na ławce jeszcze zobaczymy oczywiście Artura Packa, trenera od przygotowania fizycznego, a arbitrami w tym dzisiejszym meczu jest trójka z Polski. Tomasz Trawicki, Ewa Matuszewska. No właśnie, widzą Państwo teraz to trio na swoich ekranach. I tą trójkę uzupełnia Maciej Dębowski.
Dobrze, już za moment, już za chwilę rozpoczniemy ten mecz. Tak jak powiedział Liver Widin, jesteśmy po pierwszej połowie tej rywalizacji, przed nami druga. Dima, ja mam też takie ważne pytanie. Z ostatnich trzy mecze z rzędu przegrane przez drużynę BM Stali, tam także trener Andrzej Urban odniósł się do tych spekulacji medialnych, że być może w najbliższych dniach Michał Michalak dołączy do tego zespołu. BM Stal w kryzysie czy nie? No zawsze, no, na pewno podczas sezonu zawsze każdy zespół wpada, tak, musi być kryzys, powiem tak. Po prostu pytanie, jak przejdzie, jak zespół przejdzie ten kryzys i jak będzie dalej grał. W tym momencie, no wiadomo, że to bardzo ważny mecz właśnie przede wszystkim w strefie nie tylko sportowej, ale w strefie mentalnej. Po prostu zespół musi uwierzyć w to, że on może do samego końca grać i w samym końcu wygrać. To jest najważniejsza rzecz, oczywiście to jest strefa mentalna i tutaj jest, to będzie najważniejsze w tym meczu. Dobrze, my już widzimy pierwsze piątki na parkiecie. BM Stal to Ojar z Szylins, Ajgar z Szkele, Jakub Garbacz, Damian Kulig i Adonis Tomas. Jeżeli chodzi o skład za Stalu, to tutaj mamy Sebastiana Kowalczyka, Aleksandara Zecewicza, Briusa Alforda, Przemysława Żołnierewicza, także Alena Hedzibiegowicza. Poszła pierwsza piłka do góry, przypomnijmy, plus 3 punkty przewagi dla Enea za Stalu BC Zielona Góra po pierwszym spotkaniu. Zobaczymy, jak ten mecz będzie wyglądał. Na razie przechwyt Ojars Szylins i pierwsze punkty dla BM Stali. Tak, to pierwsza kontra i od razu widać, że Stal wyszła bardzo agresywnie, nacisk, odcięcie od piłki i widać, pierwsze swoje akcje pokazują, że bardzo poważnie są nastawieni. I znów bardzo dobra akcja w defensywie, Ajgar z Szkele do Garbacza. Ten, jak doskonale wiemy, doskonale czuje się na obwodzie i pierwsza trójka od mocnego uderzenia. Już w pierwszych dwóch akcjach BM Stal odrobiła stratę z Zielonej Góry. No to jest początek meczu, też pamiętajmy, także, ale no, widać, że bardzo mocne nastawienie na mecz, jak jednego myślę, także i drugiego zespołu. Teraz zbiórka, Alen Hadzibegowicz. On zbierał i był przy okazji tej zbiórki faulowany, także dwa rzuty wolne. No właśnie, to jest ten moment, gdzie staramy się wzmocnić, czyli zostawienie i zbiórkę pod swoim koszem. Też takie ciekawe porównanie obu drużyn. Ja się posługuję tutaj statystykami Energa Basket Ligi. BM Stal to trzecia siła, jeżeli chodzi o zbiórki w całej lidze. Drużyna za Stalu 14 miejsce. Ale jeżeli chodzi z kolei o asysty, to tutaj mamy pierwszą z drugą drużyną. I o ilość strat to także drużyny, które tych strat popełniają bardzo mało w całym sezonie Energa Basket Ligi. Zobaczymy, jak to się przełoży na końcowy wynik w tym meczu. W międzyczasie dwa celne rzuty wolne i mamy wynik 5-2. Skele razem z Kowalczykiem, ale tutaj zamiana krycia była, wolny pod koszem był Damian Kulig, niecelnie zbiera Szkele. Także nieudany ten rzut. Całą akcję za Stalu napędza Sebastian Kowalczyk. Bruce Alford nie ma, ale zbiórka, kolejna zbiórka w ataku. No właśnie, teraz widać od razu, że można powiedzieć, odczesnęła się za Stal po pierwszych powiedzmy dwóch akcjach, aczkolwiek teraz jest. Hadzibegowicz był zablokowany przez Szylinsa w tej akcji. Dokładnie. I teraz myślę, że będzie wyrównany mecz do samego końca. Ajgar z Szkele, doskonały mecz w Zielonej Górze. 19 asyst, drodzy Państwo, w tym spotkaniu. Ale do tego jego występu jeszcze za chwilę wrócimy, bo te ostatnie tygodnie naprawdę doskonałe w wykonaniu łotewskiego rozgrywającego. My mieliśmy teraz powtórkę tej sytuacji, w której faulowany był Damian Kulig. I środkowy, kapitan BM Stali, będzie wykonawcą dwóch rzutów wolnych. Oliver Widin mówił, że jeżeli chodzi o talent, o porównanie siły koszykarskich umiejętności, to jesteśmy na zero, ale drużyna BM Stali jest bardziej doświadczoną drużyną. Tak, zupełnie się zgadzam z Oliverem. Rzeczywiście tutaj mamy więcej doświadczenia. Aczkolwiek tak samo, to co mówiłem, na parkiecie bardzo często
chodzi o, jak to powiesz, nie że chęć wygrania, tylko po prostu walkę. Czasami tak zwaną niedoświadczonym. Tak jest, determinacja. Młodszy zespół wychodzi i walczy o wiele, wiele, powiedzmy, z większą determinacją niż tu inny zespół. Aczkolwiek myślę, że teraz tego nie będzie. I jeden, drugi zespół będzie grać. I kolejna strata za Stalu Zielona Góra, numer 28. Przemysław Żołnierewicz, doskonale znana postać w Ostrowie Wielkopolskim. Na naszych ekranach Alen Hadzibegowicz. Ale jeżeli rozmawiamy o Przemku Żołnierewiczu, chyba najlepszy sezon w karierze Przemka Żołnierewicza, chociaż on miał bardzo dobre występy, chociażby w drużynie BM Stali Ostrów Wielkopolski. Tak, tak, tak. Naprawdę ten sezon jego najlepszy. Na dzień dzisiejszy najlepszy w karierze, życzymy oczywiście mu jak najlepszych meczów dalej i gry w reprezentacji kraju. A w międzyczasie Ojars Szilins rzuca z dystansu. To druga celna trójka BM Stali. Odpowiada Bruce Alford, który zmaga się z delikatnym przeziębieniem. Taką informację sprzedał mi przed tym meczem trener Oliver Widin. Jak na razie dwie trójki po stronie BM Stali i stąd mamy prowadzenie 9-5 po 3 minutach gry. Tak jak mówiłem, trzy przegrane z rzędu BM Stali, jedna właśnie w Zielonej Górze, w lidze NBL, a także w Gliwicach, co było wielkim zaskoczeniem, a także w ostatnią sobotę z Treflem, tutaj we własnej hali, nie trafia kulik zbiera Hadzibegowicz i Enea Zastal BC Zielona Góra w kolejnej akcji. Żołnierewicz dostał tam zasłonę od Hadzibegowicza, ten nie trafia. Bardzo ładne dwójkowo grać, o tak zwane pick and roll, szkoda, że nie trafił, znaczy szkoda, chodzi, wiadomo, że jesteśmy ze Ostrowa, aczkolwiek no bardzo ładna akcja i zawsze oglądając mecze, naprawdę patrzysz na te akcje, które dobrze wychodzą. Także tutaj Dima Czeczuro będzie raczej zmierzał ku jednej stronie, w Zielonej Górze nie pracowałeś, nie grałeś także związany jesteś jak najbardziej z Ostrowem Wielkopolskim, ja też mam nadzieję, że oglądają nas i słuchają kibice z Zielonej Góry, także postaram się być bardziej obiektywny. Bardziej neutralny, tak, tak, tak. Pozdrawiamy zresztą kibiców z Zielonej Góry. 2,5 sekundy do końca tej akcji. Żołnierewicz dostał piłkę na czystą pozycję, nie trafia. A ten element bardzo poprawił Przemek Żołnierewicz w tym sezonie. Adonis Tomas wykorzystał tutaj swoją przewagę fizyczną. Bardzo ładny kontratak. I 11 do 5. Alford ładnie znalazł Hadzibegowicza. Ten z kolei zagrywa do Zecewicza i mamy piękną akcję. Trójkowo można powiedzieć, 11 do 7 po 4 minutach gry. Szkele. Bardzo dobry mecz w sobotę z Treflem Sopot. Niestety nie pomógł swojej drużynie w odniesieniu zwycięstwa. Tomas wyprowadzony teraz na swoją pozycję. I Amerykanin trafia. To trzecia skuteczna trójka. A wiemy doskonale, wiedzą o tym kibice z Ostrowa Wielkopolskiego. Jeżeli drużyna z Ostrowa łapie skuteczność z dystansu, to jest nie do zatrzymania. A z kolei, jeżeli mamy tak agresywnego w defensywie Szylinsa, który kończy w bardzo podobny sposób jak tą pierwszą akcję, to mamy już 16 do 7. No jest bardzo doświadczony zawodnik, bardzo sprytny, można powiedzieć, bo drugi raz wykorzystał, to można nawet powiedzieć, sygnalizowane podanie. Może chłopaki, zawodnicy ze Stalu nie są... Nie byli przygotowani do tak agresywnej gry od samego początku Stali, ale widać, że naprawdę bardzo, bardzo ostro grają i na zasłonach, i na pick and rollach, i na przechwytach zawodnicy Stali, także tutaj dlatego ta przewaga jest widoczna na tablicy. Po 5 minutach 4 straty już ma drużyna za Stalu Zielona Góra. No to właśnie to o czym mówiłem, agresywna gra powoduje straty przeciwnika. Nic nowego nie powiem, dlatego teraz bierze Oliver Widin czas pewnie, chodzi przede wszystkim o to, żeby grać bardziej agresywnie, bardziej dokładnie i zdobywać punkty. No dobrze, to jest, drodzy Państwo, trzeci mecz obu drużyn w tym sezonie w lidze.
w Ostrowie Wielkopolskim w grudniu wygrywała drużyna BM Stali, a tak jak powiedziałem, w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi NBL, gdzie już zameldowały się trzy drużyny w Final Four, jest to King Szczecin, Polski Cukier Start Lublin, a także BC Wolves, litewska drużyna, którą mieliśmy okazję tutaj oglądać w Ostrowie Wielkopolskim. To chyba nie jest zaskoczenie, bo ja nawet bym tak obstawiał, że BC Wolves może być głównym faworytem przed rozpoczęciem turnieju Final Four. Nieważne, która z tych drużyn, którą dzisiaj oglądamy na parkiecie, dołączy do tego trio. Tak, tak, mnie też tak się wydaje. Z drugiej strony to jest zespół z bardzo dużymi ambicjami, to na przyszłość. Z bardzo dużym budżetem. Bardzo dużym budżetem, ambicjami na przyszłość, nawet gdzieś tam była rozmowa o tym, że chcą za parę lat wystartować w najlepszej lidze Europy. Czyli w Eurolidze. Czyli w Eurolidze. Dobrze, my wracamy już za chwilę do gry. Damian Kulik na naszych ekranach, a także Ojars Szilins. Łotysz ma już po tych 5 minutach 7 rzuconych punktów. 100% skuteczność Łotysza. Ojars gra w kratkę w tym sezonie. To też zależy, jaką koncepcję na dany mecz ma trener Andrzej Urban. Łotysz w tym sezonie bardzo dobrze czuje się na pozycji numer 3, troszeczkę dalej od kosza. Szymon Wójcik z dystansu także trafia. Szesnaście do 10. Adonis Tomas tyłem do kosza. Znowu wykorzystuje tą swoją przewagę fizyczną, ale zbiera Wójcik. Dokładnie. Bardzo groźny rzut hakiem. Praktycznie jest nie do pokrycia, aczkolwiek oczywiście trzeba trafić. Kutlesić się niedokładnie. Przechwyt Tomasa. I kolejna, piąta strata za Stalu Zielona Góra. Skele. Już któryś raz Damian Kulik bardzo dobrze wykorzystuje grę tyłem pod koszem. Na zasłonach robią zmiany i cały czas później wykorzystuje przewagę wzrostu. Jak na razie po tych 6 minutach widzimy, jak zdeterminowani są koszykarze BM Stali, chociaż teraz Sebastian Kowalczyk na naszych ekranach trafia kolejną trójkę dla Zastalu. No to pokazuje, że nikt nie będzie się poddawać i wszyscy będą walczyć do samego końca, nie patrząc na wynik. Zresztą to było w pierwszym meczu tak samo, że Stal już prowadziła podobnie w pierwszej połowie i końcówkę widzieliśmy. Także tutaj mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawy do samego końca. Trener Andrzej Urban powiedział przed meczem, że będziemy starać się szukać naszych przewag. Ja mam wrażenie, że jedną z tych przewag jest właśnie gra tyłem do kosza Adonisa Tomasa z Kutlesiciem, bo to już bodajże trzecia tego typu akcja, teraz skuteczna. Adonis przed tym Damian Kulik cały czas starałem się wykorzystać, tylko że tak jak mówię, no troszkę, jak dla mnie troszkę brakuje zestawienia. Nawet mając trzecie miejsce w zgórkach w lidze. No to jeszcze raz widzimy pick and roll, proszę bardzo, znów gra na dół, bardzo ładne odegranie. Widać, że zespół Stali dzieli się piłkami i widać, że po pierwszym, po jednym pick and roll, po drugim jest odegranie i wszyscy wiedzą, znają, gdzie stać, w jakim miejscu. Ajgars Szkele w tym pierwszym meczu 16 punktów, 19 asyst, mówiłem już o tym, a także będzie jeszcze czas, żeby opowiedzieć o nowym zawodniku, który ma tutaj dotrzeć do Ostrowa Wielkopolskiego w kilku najbliższych dniach. Coraz głośniej mówi się o Michale Michalaku, ale zobaczmy teraz. Nie złapał tej piłki Kutlesić. I mamy zmiany. Nemanja Dziurisić wchodzi za Damiana Kuliga, a także Mateusz Zębski, który pojawia się za Jakuba Garbacza. I kolejna czapa Szilinsa, zablokowany tym razem Przemysław Żołnierewicz. Drugi blok teraz Adonisa Tomasa. No jeszcze raz izolacja, czyli gra plecami do kosza, odegrania i bardzo ładnie. Przedtem nie wiem, czy Państwo zauważyli, było bardzo dobre ścięcie
Agios Eszkiele pod koszy, dlatego później Silinz został praktycznie wolny na pozycji. Bardzo dobre odegranie Adenisa. Jak na razie wymarzony początek Ojarsa Silinsa, który ma już 10 zdobytych punktów na 100% skuteczności. Ale wracając do mojej myśli, bo kibice w Ostrowie Wielkopolskim coraz częściej dopytują, bo jak wiemy 27 dnia marca zamykamy okienko transferowe w Energa Basket Lidze. Kto przyjdzie do BM Stali Ostrów Wielkopolski? Trener Andrzej Urban zdradził, że jest temat Michała Michalaka. Trener Andrzej Urban już wcześniej wspominał o tym, że chce dać więcej grać, żeby Ajgar Szkele poczuł to, że jest tym pierwszym rozgrywającym i szuka zawodnika, który będzie mógł zagrać chociażby, nie wiem, przez 8-10 minut na pozycji rozgrywającego, a na pozycjach 2-3 wzmocnić siłę BM Stali. Dlatego pytam ciebie, Wadim, Michał Michalak, to może być wzmocnienie na tym etapie rozgrywek, bo też wiemy, że ten sezon zasadniczy no już dobiega do końca powoli, już niebawem rozpoczniemy walkę w play-off, w Ostrowie Wielkopolskim wszyscy nie chcą powtórki z rozrywki, nie chcą powtórki z poprzedniego sezonu, no tak, kiedy faworyzowana Stal odpadła już w ćwierćfinale. No na pewno każde wzmocnienie to jest impuls dla zespołu, każde przyjście nowego zawodnika, a tym bardziej jak to jest zawodnik, który ma dać, powiedzmy, pomoc jednemu i później w ataku zagrać też jako agresywny atakujący. No myślę, że to będzie dobre posunięcie, chociaż myślę, że przy takiej grze, jak Stal pokazuje dzisiaj, gra pod koszem, no to wtedy nie... ktoś mówił o wysokim zawodniku, ale w tej chwili rzeczywiście bardziej jest potrzebny zawodnik, który da odetchnąć Szkielemu, a jeszcze zagra jako snajper. A Przemysław Żołnierewicz trafia z zaułku, 25-18. Ja już mówiłem o tym, że Przemek poprawił rzut dystansowy. 37% w tym sezonie Energa Basket Ligi. No, znowu widzimy izolację, to sama zmiana i starałem się. Szilins, pierwsza pomyłka, ale Dziurisic zbiera piłkę w ataku. Chciał zagrać jeden na jeden w tej akcji. Nemanja Dziurisic był faulowany. I mamy zmianę w drużynie za Stalu. Na parkiet wróci Bryce Alford. Nemanja Dziurisic w tym sezonie 52% z linii rzutów wolnych. Zobaczymy, jak Czarnogórzec wykorzysta drugą próbę. Dwa rzuty wolne Nemanji Dziurisicia. 26-27 do 18 na minutę i 20 sekund przed końcem meczu. Przed końcem pierwszej kwarty oczywiście. No teraz latyłeś się pod kosz, naprawdę. Karin bardzo dobrze. Bruton rzuca teraz pierwsze punkty. Bardzo dobrze odczytał to krycie tak zwane side'em, czyli krycie, zamykanie jednej strony i wjechał po sam środek. W tej chwili znów widzimy kolejną izolację i teraz w roli Zemski występuje to samo, czyli tak jak powiedziałeś, raczej to taki główny nacisk na to, żeby grać tyłem pod koszem, ewentualne przypadłenie po terenie odegrania na obwód, to co widzieliśmy, już mieliśmy kilka celnych rzutów. Mateusz Zemski, pierwsze jego punkty i tak jak tutaj Wadim mówi, koszykarze Stali jak na razie wykorzystują te swoje przewagi w polu 3 sekund. Mateusz Zemski jeszcze rzut wolny nieskuteczny, ale świetnie powalczył tam na Silins. I walka, właśnie o to chodzi. To pokazuje ta walka. Świetnie teraz zagrał Szkielę do Zemskiego. Kolejne dwa punkty dla gospodarzy. No właśnie, pokazuje nastawienie Stale na ten mecz. Dlatego starałem się chłopaki za Stalu. Przepraszam, chłopaki za Stalu to są teraz. Proszę bardzo. Bryce Alford odpowiada na tą serię punktową BM Stali. No to przez wysokiego gracza.
Zobaczmy, jaką akcję zaproponuje teraz Aigars Szkele, reprezentant Łotwy. Tutaj dwie podsłony były i rzut z dystansu. O, jest w gazie Aigars Szkele w 2023 roku. Naprawdę bardzo dobre statystyki tego koszykarza w ostatnich tygodniach. Ja zapraszam na krótką przerwę reklamową i za chwilę, za momencik wrócimy do Areny Ostrów na drugą kwartę tego ćwierćfinałowego meczu, w którym oglądamy na parkiecie BM Stal i ENA Zastal BC Zielona Góra. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie, producent konstrukcji stalowych. Sponsorem programu jest Pizzeria Tutti Santi. Ostrów Wielkopolski, plac 23 stycznia 16 na Zielonym Rynku. Sponsorem programu jest Grupa Cezam. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Witamy ponownie z Areny Ostrów. 34 do 23. Taki mamy wynik po pierwszej kwarcie. Także drużyna BM Stali już w pierwszej minucie odrobiła 3-punktową stratę po pierwszym meczu w Zielonej Górze. Jak na razie tutaj na takiego MVP tego meczu wyrasta nam Ojars Szilins, który ma 10 rzuconych punktów. Jeżeli chodzi o drużynę BC NA i Zastal Zielona Góra, no to tutaj Bryce Alford, 6 rzuconych punktów. To co mówiliśmy, jak na razie ten początek, to tutaj przekleństwem drużyny z Zielonej Góry straty, ponieważ już 5 strat w pierwszej kwarcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kwarcie numer 2. Tak, no właśnie to, o czym rozmawialiśmy. Bardzo ostra gra w obronie Stali zmusiła do tych strat. To praktycznie było w pierwszej połowie, pierwszej kwarty. Zagranie nogą i dogrywać te akcje będą koszykarze BM Stali. I jeszcze raz to samo. Cały czas próbowałem grać pod kosz izolacją. No proszę. I teraz Niemania zresztą. Właśnie to jest bardzo mocna strona Ostrowa. Następny przechwyt mogę. To już szósta trójka BM Stali w tym meczu. O ile się nie mylę, to w całym meczu z Treflem Sopot 7 skutecznych rzutów dystansowych. Także już widzimy tutaj znaczącą różnicę w porównaniu z tym ostatnim meczem ligowym. Thank you.
bo szczerze mówiąc nie wiem, czy trener Widin jeszcze desygnuje do gry swojego podstawowego podkoszowego z trzema przewinieniami w drugiej kwarcie. Podwajany tutaj był przez moment, ale to skutecznie, bo tutaj Dziurisic z tyłu przechwycił piłkę. Bardzo szybka ta akcja. W trzeciej sekundzie oddany rzut, Garbacz nieskutecznie. No to... Ja się podoba, jak zawodnicy z Balkanu. Widać, była 100% wyfa, ale nadal walczy z sędziami o gorące decyzję. Gorące głowy bałkańskich koszykarzy. Do tego już przywykliśmy w Energa Basket Lidze. Mateusz Zemski kontra Dusan Kutlesic. Szybko do gry wraca Przemysław Żołniarewicz. Przemysław Żołniarewicz w tym pierwszym meczu 20 punktów. Ale jakże kluczowa trójka, bodajże na 2 sekundy przed końcem meczu, która dała 3-punktowe zwycięstwo. No teraz Żołniarewicz kontra Tomas. No właśnie, przy wyjściu Żołniarewicza izolacja. Od razu zareagował trener Andrzej Urbany, od razu wypuścił Adenisa właśnie na krycie Żołniarewicza. Ale mamy gorącą rękę Alforda. Tak, to jest bardzo dobry zawodnik tutaj, trzeba go bardzo blisko kryć, ale on też pokazał, że momentalnie gra wjazdem z partnerami. Dużo bałaganu teraz w tych ostatnich akcjach, a Alford, drodzy Państwo, piąta skuteczna trójka Amerykanina. Trener Urban zmuszony jest prosić o przerwę. 39-34. Tutaj Bernstahl już miała dwucyfrową przewagę, a na ten moment tylko 5 punktów przewagi. Z czego to wynika? Pewno, bo bardzo agresywnie zagrali w obronie przede wszystkim, jeśli chodzi o Zastal, i bardzo dobra gra, szybka w ataku. No oczywiście te rzuty Alforda, tak, ja przepraszam. Także tutaj jest najważniejsze i bardzo dobrze zrobił Andrzej Urban, że przerwał tą szarżę ze Stalo i troszeczkę, mam nadzieję, przepraszam jeszcze raz kibiców ze Stalo, że wybił z rytmu zespół NEI. Bryce Alford 34%, jeżeli chodzi o rzuty trzypunktowe w sezonie Energa Basket Ligi. Na ten moment Amerykanin ma już 5 celnych trójek na 6 prób. Także naprawdę doskonale wszedł w ten mecz amerykański zawodnik ze Stalu Zielona Góra. Mówiliśmy tutaj sporo o tych zbiórkach, że tutaj przewagę powinna mieć drużyna Bernstahli. Na ten moment meczu drużyna z Zielonej Góry 10 zbiórek, drużyna Bernstahli zbiórek 6, także tutaj jak na razie drużyna z Zielonej Góry zaskakuje. Kolejna izolacja, próbuję zagrać. Garbacz indywidualnie, ale był wcześniej faulowany. No, piłka z boku będzie. Ale też już nie wiem, czy zauważyłeś, defensywa ze Stalu Zielona Góra już inaczej reaguje na tą izolację. Widać, że tutaj trener Widin na tych timeoutach, a także w przerwie między pierwszą a drugą kwartą musiał zwracać uwagę na ten właśnie element gry defensywnej. Musiał zareagować, no dlatego ta gra była bardzo udana i przynosiła duże korzyści dla Stali. I dlatego teraz już zupełnie inaczej kryją, idą na pomoc i przede wszystkim pilnują te podania na obwód. Na całym boisku kryje Jakub Garbacz Kutlesicza. Wójcik tutaj wychodzi po piłkę. Alford szkale już przy nim bardzo blisko. Wykorzystał tą chwilową zamianę krycia Alford, ale tym razem się pomylił. Dziurisic wyprowadza piłkę. Szkele uspokoił na moment, ale odgrywa do Garbacza, ten nieskutecznie. Ładnie dzielili się piłką teraz koszykarze Bernstahli, ale szwankuje skuteczność.
Jednak czwarty rzut niecelny. Myślałem, że troszeczkę uspokoił. W jednej akcji cztery. Myślałem, że troszeczkę uspokoił, ale za chwilę jednak oddał rzut. Żołnierewicz chciał tam zagrywać jeszcze piłkę do Zecewicza. Chociaż mógł, moim zdaniem, mógł spokojnie rzucać. Bardzo dobra penetracja z jego strony była. Tak, bo po tym pierwszym kroku miał delikatną przewagę nad obrońcą, którym był Adonis Tomas. Ale Przemek jednak zdecydował się dogrywać do kolegi. Bardzo miło przyjęty tutaj Przemysław Żołnierewicz. Przypomnijmy, że reprezentował jeszcze całkiem niedawno drużynę ze Zestrowa Wielkopolskiego. Widzicie, teraz Adonisa próbują kryć przed piłką i jest pomoc z drugiej strony. Przede wszystkim to jest raz, a druga sprawa, że nacisk na gracza z piłką, które ma mu podać. Bardziej agresywna gra. Zostało i od razu widać korzyści. Szkele już tutaj bardzo blisko, wysoko wyszedł, a przechwycił go. Absolwent uczelni UCLA, Bryce Alford. Muszą po prostu partnerzy pomóc, nie może być, że naciski zawodnicy. Ty jako trener mi pewnie powiesz, no często zawodnicy karcą obrońcę, który tak wysoko i tak mocno wychodzi do obrońcy, właśnie minięcie. Zgadzam się z tym, ale z drugiej strony, no to jest zespół, dlatego jak jeden zawodnik tak naciska na środku, no i przy takiej sytuacji, że przegrywa, muszę pomóc. Nie muszą pomóc jego partnerzy po zespole, no bo właśnie przy wjeździe pod koszem. Niskie zawodniki idzie pod koszem. W tej chwili teraz oglądamy też kolejną izolację, taką ze strony Zastala. Jakub Garbacz zebrał piłkę po tej akcji Zecewicza. Szilins zgubił gdzieś tą swoją skuteczność z pierwszej kwarty. Garbacz zebrał piłkę w ataku, dobijał jeszcze nieskutecznie. No mają problemy ze skutecznością w drugiej kwarcie. Chyba piąta trójka niecelna. Przechytrzył tutaj Przemysław Żołnierewicz Garbacza. Dużo cwaniactwa widzimy w tych ostatnich akcjach drużyny z Zielonej Góry i mają problemy z tą troszeczkę podkręconą defensywą Zastalu Zielona Góra, koszykarze BSTAR. Chociaż mają pozycję, rzuty z opartej pozycji. Żołnierewicz, pierwszy rzut wolny, skuteczny. Widzimy grupkę kibiców z Zielonej Góry. Żołnierewicz, próba numer 2. Nieskuteczny, zbiera Adonis Tomas. Każdą kolejną akcję rozgrywa Igars Szkele. W sobotę Łotysz miał problemy z przewinieniami. Tutaj trener Andrzej Urban musiał posiłkować się Mateuszem Zemskim na pozycji numer 1. Ale jak ważnym graczem Igars Szkele jest w rotacji trenera Andrzeja Urbana, widzieliśmy przed chwilą. Tak, mówiliśmy o tych 5 rzutach na celu. W tej chwili oczywiście rozgrywający podjęły decyzję wjazdu pod koszem. Rezultat jego decyzji, także to jest też bardzo ważne, bo mówiliśmy. Oczywiście, bo jeżeli nie trafiasz 5-6 rzutów dystansowych z rzędu, no to za chwilę rywal może dojść i sytuacja zrobi się niebezpieczna. Dlatego tutaj Igars Szkele jest od tego, żeby kontrolować grę żółto-niebieskich. Stan stosuje zonę 1-1, środkowy zawodnik wychodzi do gry. Tutaj Duszan Kutlewski się troszeczkę zagalopował. Był switch, była zmiana obrońcy. Chciał odgrywać jeszcze do kolegi z zespołu, ale popełnił stratę. Dlatego Bernstall w kolejnej akcji, w ataku pozycyjnym. Zasłona od Kuliga. I znów zmiana krycia i momentalnie jest grana izolacja. Właśnie. Ale jest już podwajany każdy zawodnik, który próbuje tą izolację wykorzystać. No wreszcie, po tym słabszym okresie gry w rzutach dystansowych, Adonis Tomas przełamuje to wszystko. Zdenerwowany trener Widin. Na pewno to był nacisk, żeby pilnować tych przerzutów na drugą stronę na 45 stopni.
Sebastian Kowalczyk, już doświadczony zawodnik, 30-latek, trafia trójkę. Szkele nie chciał tutaj grać z wyższym od siebie Wójcikiem, ale teraz też ma wysokiego Zecewicza. Widocznie wybrał opcję na wprost kosza, ale chyba przestraszył się tutaj bloku. No, ciężko rzucić. Kowalczyk idzie za ciosem. Druga skuteczna trójka z rzędu Sebastiana Kowalczyka i automatycznie uśmiech na twarzy rozgrywającego za stałe. 4 punkty różnicy. To co pokazuje zastaw, nie poddałem się, grałem do końca. Jakub Garbacz zagubił ostatnio skuteczność w rzutach dystansowych. Nie trafiał w sobotę z treflem. Dzisiaj także problemy ze skutecznością. Sam początek i jedna skuteczna trójka. Później już coraz gorzej. Zobaczymy, czy Zastal zagra akcję numer 3 pod Kowalczyka. Kowalczyk trafił dwie trójki z rzędu. Mamy kolejne zmiany. Schodzi z parkietu Jakub Garbacz i Damian Kulik. No, trenerzy jednej i drugiej drużyny zawsze reagują, patrząc na przeciwnika, jak wychodzą zawodnicy w jednej drużynie, mamy pewne dzieje postęp drugiej drużyny. Hadzibegowicz wrócił na parkiet. Mówiłem o tym, że on już ma 3 przewinienia i nie sądziłem, że pojawi się w tej kwarcie na parkiecie, ale jednak. Szkele tutaj dostawał podsłony od Dziurisicia. Tomasz znowu chciał grać izolację tyłem do kosza, ale są już tutaj przygotowani obrońcy ze Stalu. No nie było za bardzo pomysłu chyba na tę akcję, dlatego zmuszony był oddawać ten rzut za 3 punkty Ajgar z Szkele. No bo nie zrozumieli się, że Tomasz i nie ma mamy, nie widzieli, kto ma zagrać tą izolację do tego. I mamy tego czas dla drużyny z Zielonej Góry. Mimo że drużyna z Zielonej Góry jest tym goniącym. Tutaj przez moment mieliśmy błąd na tablicy świetlnej. 47-43, ale poprawka i mamy 50-43. Tutaj któryś rzut trzypunktowy był zapisany na konto drużyny z Zielonej Góry. Ale też Państwo mieli okazję słyszeć tą wypowiedź trenera Widina. Bo ten pierwszy mecz też wyglądał bardzo podobnie. Drużyna z Zielonej Góry przez 3,5 kwarty była tą stroną przeważającą. Ale w ostatnich 2-4 minutach Zastal doszedł do głosu, żeby ostatecznie wygrać. I trener Widin podkreślił, że nie zdziwi się, jeżeli ten rewanż będzie miał całkiem podobny scenariusz. Także tutaj, jakby nawiązując do tego, co mówi trener Widin, 7, 8, 9, 10 punktów, w drugiej kwarcie to żadna różnica. Dokładnie. To bardzo ważne będzie końcówka. No, my widzimy, że z 10, z 12 punktów schodzi na 4 na 5 punktów i znowu dorasta, także parę sekund to wszystko się zmienia. Teraz agresywnie, o wiele agresywnie Stale wyszło w obronie. Mocno zacieśnienie, ale to co? Wójcik tutaj za szybko wyskoczył do tej zbiórki. Szczęśliwie się udało zebrać. Bo Adonis Tomasz. No właśnie, rozgrywa sytuacja, co było przed chwilą. Kto będzie grał? Kroki. Błąd kroków, a Nemanja Dziurisik cieszył się, bo myślał, że ten gwizdek oznacza przewinienie, a to oznaczałoby, że Hadzibegowicz będzie zagrożony już zejściem z boiska, bo gdyby tutaj odgwizdane było przewinienie, byłby to czwarty faul podkoszowego za Stalu. Tymczasem tych kroków faktycznie było za dużo w wykonaniu Czarnogórca. Na koniec tego przeskok obrotowy, bo to jest zgodne sobie pozycji. No właśnie, to o czym mówiliśmy. Tak jest, pomoc. Tak jest, jest pod kosz, musi być pomoc. No, ładnie teraz dwójka wysokich zagrała Szymon Wójcik. Nie wiem, czy jeszcze lepsza asysta Hadzibegowicza.
Podnosi się tutaj doping w Arenie Ostrów. No to też liczą koszykarze BM Stali. Grają w domu. Tomas, to jest jego akcja, ale nieskutecznie tym razem. Kowalczyk napędza kolejną akcję. Do Żołnierewicza. Świetnie znaleziony Wójcik. Bardzo ładne podanie. I proszę zauważyć, cała piątka praktycznie poszła do kontrataku, który był rozegrany, można powiedzieć, po mistrzowsku. Po prostu podaje 45, biegnięcie z drugiej strony i podanie. Tylko pokazywać na szkolenie. Chwaliliśmy defensywę BM Stali w pierwszej kwarcie, ale w drugiej no kompletnie nam się ta obrona rozsypała. No dokładnie. Znaczy może nie tyle rozsypała, bardzo dobrze wykorzystując dobrą obronę Zastal. To co mówiliśmy, ja nadal się upierał się z górki. Przy ataku no, musi być zbiórka ofensywna tak zwana i ta zbiórka ofensywna przynajmniej na jakiś czas może zahamować kontratak przeciwnika. Jak po rzutach, tak jak widzieliśmy na koniec, albo nie zrzucił ze trzy i praktycznie zbierali tylko zawodnicy ze Stalu. No i do tego szybki kontratak, który tak pięknie wyglądał na koniec. 14 do 17 w zbiórkach pod koniec drugiej kwarty. Tutaj nadal stroną dominującą jest, może nie dominującą, ale przeważającą jest drużyna z Zielonej Góry. Ja mówiłem o tym, że dzisiaj na parkiecie oglądamy takie dwie drużyny, które najbardziej lubią dzielić się piłką w Energa Basket Lidze. I tutaj też mamy potwierdzenie tego w pierwszej połowie. Drużyna ze Ostrowa Wielkopolskiego ma już w tym momencie 12 asyst przy 10 asystach drużyny z Zielonej Góry. Szkele. 45 sekund do końca pierwszej połowy. Tomas wyprowadzony na czystą pozycję. Ale wcześniej. Fał ofensywny. Faul ofensywny. Tak, faul ofensywny. Drugie przewinienie Ojarsa Szilinsa, tego koszykarza. Chociaż widzieliśmy tutaj tą powtórkę przy rzucie Tomasa. No nie wiem, czy dopatrzyłbym się tam przewinienia. Tymczasem Żołnierewicz i mamy 50 do 49. Ostatnia. 26 do 16 w drugiej kwarcie dla Zastalu Zielona Góra. Faulowany był tutaj Szkele. No, w sumie można powiedzieć bardzo dobry faul, jeśli chodzi o Zastal, ponieważ Zemski miał czystą pozycję w tej chwili, a ten faul nie rzutuje, powiedzmy, na rzuty osobiste. Tak, bo to dopiero czwarte przewinienie za Stalu. Tak, mówię, bardzo dobre faulo, bo podwojenie i tak, Zemski miał bardzo dobrą czystą pozycję. Gdyby doszło to podanie, byłby otwarty rzut przede wszystkim. A ten faul nie możliwe to zrobić, także bardzo dobre zagranie ze strony Stalu. 5 sekund do końca pierwszej połowy. Jak rozegrają te akcje? W gotowości tutaj już widzimy Jakuba Garbacza. Nasz operator też właśnie szukał snajpera Stali, bo w takich sytuacjach to właśnie Kuba najczęściej kończy akcję swojej drużyny. Ucieka tutaj po zasłonie, ale był dobrze pilnowany. Dziurysić. No jednak atak od tyłu to raczej zawsze sobie widzieliśmy fał. I teraz ten fał właśnie daje dwa rzuty. Można powiedzieć, że akcja była zagrana. Chociaż już mało brakowało, aby zgubił piłkę. Z drugiej strony jeszcze raz powtarzam, atak od tyłu. To praktycznie na 95% będzie zawsze zbliży fał. Nemanja Dziurysić wcześniej wykorzystał dwa rzuty wolne. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Nieskutecznie. Mówiłem, że ten procent w całym sezonie Energa Basket Ligi między 53 a 54% to nie są jakieś wybitne statystyki. Bardzo słabo, można powiedzieć. Bardzo jednak mówię, ale no i dzisiaj już tym meczem wraca do tej swojej średniej. Mieliśmy tutaj jeszcze ostatnią akcję Duszana Kutle-Sicia. 50 do 49. Dobrze, Vadim.
dwie różne kwarty widzieliśmy, jak na razie tutaj sprawdzają się te słowa Oliwiera Widina, że ten mecz może tak wyglądać do ostatnich sekund. Tutaj nie ma jakby co wskazywać faworyta. I nieważne, gdzie gramy, czy w Zielonej Górze, czy w Bystrzycy. Dokładnie, bo praktycznie przez te dwie kwarty widzieliśmy, jak zmieniała się przewaga na boisku każdego zespołu. Każdy zespół walczył, każdy zespół miał bardzo dobry zryw, bardzo dobre momenty gry w ataku, jak w obronie. I tak samo miał drugi zespół, czyli no, zresztą widzimy wynik na tablicy i to wszystko mówię. 50 do 49 Bęstal prowadzi po pierwszej połowie. Pierwsza kwarta 34 do 23 dla gospodarzy. Druga 16 do 26. Ten mecz komentują dla Państwa Marcin Gebel, Wadim Czyczuro, a my z Państwem spotkamy się po krótkiej przerwie, żeby skomentować trzecią i czwartą kwartę ćwierćfinałowego meczu Ligi NBL. Stawką jest awans do turnieju Final Four. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie, producent konstrukcji stalowych. Sponsorem programu jest Pizzeria Tutti Santi, Ostrów Wielkopolski, plac 23 stycznia 16 na Zielonym Rynku. Sponsorem programu jest Grupa Cezam, najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Ostrowskie Centrum Optyczne przy ulicy Kolejowej 27 w Ostrowie zaprasza. Tylko u nas największy wybór opraw. Codziennie badanie wzroku w gabinecie optometrycznym i bezpłatne badanie wzroku dla dzieci. Oferujemy okulary progresywne, przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe. Gwarantujemy profesjonalną obsługę przez stylistę opraw okularowych. Odwiedź nasz salon. Meble Doktor w zgodzie z naturą już od 36 lat. Dobrze, gdy wszystko do siebie pasuje. Grupa Cezab. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Is watching basketball at 3 in the morning enough? No, of course not. So you always wanted to be part of the team. Your own basketball club in your own backyard. What if I said you could? ENBL. 9 European countries, 15 pro teams, 60 games a season. The fastest growing basketball league in Europe. In the arena, on TV, or streaming live on your phone. Reach out to us and join the ENBL family. ENBL. Right here in your backyard. We'll be right back.
Meble Doktor w zgodzie z naturą już od 36 lat. Dobrze, gdy wszystko do siebie pasuje. Grupa Cezab. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Ostrowskie Centrum Optyczne przy ulicy Kolejowej 27 w Ostrowie zaprasza. Tylko u nas największy wybór opraw. Codziennie badanie wzroku w gabinecie optometrycznym i bezpłatne badanie wzroku dla dzieci. Oferujemy okulary progresywne, przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe. Gwarantujemy profesjonalną obsługę przez stylistę opraw okularowych. Odwiedź nasz salon. Is watching basketball at 3 in the morning enough? No, of course not. So you always wanted to be part of the team, your own basketball club, in your own backyard. What if I said you could? ENBL. 9 European countries, 15 pro teams, 60 games a season. The fastest growing basketball league in Europe. In the arena, on TV, or streaming live on your phone. Reach out to us and join the ENBL family. ENBL. Right here in your backyard. Sponsorem programu jest Grupa Cezab. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud. Twój partner w budownictwie. Producent konstrukcji stalowych. Sponsorem programu jest Pizzeria Tutti Santi. Ostrów Wielkopolski, plac 23 stycznia 16 na Zielonym Rynku. Ofensywny mecz oglądamy jak na razie w Arenie Ostrów. Mowa tutaj o rewanżu w ćwierćfinału NBL 50-49. Pierwsza kwarta wygrana przez BN Stal 34-23. Druga przez gości 26-16. My tutaj troszeczkę z Wadimem Czeczura analizowaliśmy statystyki po tej pierwszej połowie. Bardzo dobry procent z linii, inaczej, z rzutów z załuku, z rzutów dystansowych. Spodziewaliśmy się takiego meczu, bo tutaj grają dwie naprawdę ofensywne drużyny, które oglądamy w całym sezonie Energa Basket. Ale to, co zaznaczałeś, to, że bardzo dobrze się dzielą piłką między nimi. Tak myślę, że ten procent rzutowy to zależy od tego, bo naprawdę tak jak dzielą się i jeden, i drugi zespół dzielą się piłką, wiedzą gdzie podejść tempo, na jaką pozycję. Tutaj 12 asyst jak na razie w pierwszej połowie koszykarzy BN Stali. 10 asyst po stronie Zastalu Zielona Góra. Rozmawialiśmy też o zbiórkach, bo tutaj drużyna BN Stali to jest top, jeżeli chodzi o Energa Basket Ligę. Drużyna z Zielonej Góry ma z tym elementem problemy. Tutaj też trener Oliver Wilin mówił, że ma podkoszowych graczy bardzo młodych, 22-23 lata, doświadczenie po stronie koszykarzy z Ostrowa. Jak na razie 14 zbiórek, 6 w ataku, to dorobek koszykarzy BN Stali. Jeżeli mówimy o drużynie z Zielonej Góry, to 18 zbiórek, aż 7 zbiórek ofensywnych koszykarzy z Zielonej Góry. To był taki czynnik decydujący w tej drugiej kwarcie, kiedy mieli możliwość ponawiania akcji. Kontrolę. Przede wszystkim tak, jeśli chodzi, tak jak mówiłem, jest atak na cenę rzutu, bardziej widzieliśmy serię, to na cenę rzutu ze strony Stale i to bardzo skupulatne wykorzystały zawodnicy ze Stale. To było widać od razu, no i plus to, że agresywna gra. Widać tak, że to falami to idzie, agresywna gra z jednej albo z drugiej strony przynosi korzyści. Także no, naprawdę myślę, że znów zaczynamy mieć w tej chwili plus 2 na Zastal. Zaczynamy mieć od małej, bo no, bardzo ważne będą te dwie kwarty. A na naszych ekranach trener Andrzej Urban, trener trzeciej drużyny Energa Basket Ligi. I też taka ważna informacja, wczoraj pojawiła się w mediach społecznościowych, że Andrzej Urban przedłużył umowę o kolejne 2 lata z drużyną BN Stali.
tutaj chyba wątpliwości nie mieliśmy, bo przed sezonem właściciel klubu Paweł Matuszewski właśnie tak dogadał się, kolokwialnie mówiąc, z Andrzejem Urbanem, że chcą takiej długofalowej współpracy. Jak na razie ten sezon na plus, jeżeli chodzi o drużynę BM Stali, a także jeżeli chodzi o tego żółtodzioba, no bo też należy o tym wspomnieć, że Andrzej Urban przez wiele lat pobierał nauki od najlepszych szkoleniowców w Polsce, od trenera Widina co prawda nie, ale widać, że po tym sezonie, że to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Zgodzisz się z taką opinią? Czuję się, no takie przysłowie jest, każdy żołnierz chce zostać generałem, a zazwyczaj ten żołnierz, który nie chce zostać generałem. Także widzę, że Andrzej naprawdę dał do przodu. W tym sezonie widać było, był duży znak zapytania, jak będzie się zachowywał jako pierwszy trener, jak poradzi sobie. No tutaj nie chcę zapeszać, ale naprawdę cały sezon to, co do dnia dzisiejszego idzie w bardzo dobrym kierunku i dlatego może myślę, że Matuszewskim Paweł do tego podpisał długoterminowy kontrakt z tym trenerem, z Andrzejem. Dlaczego? No to rzeczywiście bardzo rzadko spotykamy, żeby jeden trener 3 albo 4 sezony z rzędu prowadził klub. A to jest długofalowe działanie, co myślę przynosi dobre efekty w przyszłości. Bardzo szybko wrócili po tej drugiej kwarcie na rozgrzewkę koszykarze BM Stali. Troszeczkę więcej czasu zajęło to zawodnikom z Zielonej Góry. Widocznie jeszcze więcej uwag trener Widin miał do swoich koszykarzy. Trener Urban raczej taką taktykę, taki game plan ma ułożony dużo, dużo wcześniej. Pewnie będzie chciał kontynuować to także w trzeciej kwarcie. Przed nami, na naszych ekranach przed chwilą był Alen Hadzibegowicz. Mówiliśmy o tych jego problemach z przewinieniami. On pojawił się już w drugiej kwarcie na parkiecie z trzema faulami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Być może też takie wskazówki dostali koszykarze BM Stali, żeby jak najszybciej wyeliminować tego podkoszowego, chociaż tutaj też mamy drugą wieżę w drużynie z Zielonej Góry. Aleksandar Zecewicz. No ale zobaczymy. Zaczynamy trzecią kwartę. Przytomnie tutaj zareagował Adonis Tomas i mamy przechwyt i kolejną stratę. To będzie strata numer 9. Jak na półmetek meczu dużo. Dwie zasłony zrobił Damian Kulik, najpierw Kubie Garbaczowi, później Ajgarsowi Szkele. Bo też faulowany był przy tym rzucie, także dwa rzuty wolne. Przyszedł z zmianą tempa i odjazdem kosztów też do... Nie wiadomo, czy Kubie do końca się zresztą się rzuca, czy to było wejście do tego końca, to było to, że mam dwa osobiste. Ajgars Szkele 78% na linii rzutów wolnych w sezonie Energa Basket Ligi oczywiście. Drugi rzut także skuteczny. 52 do 49 na samym początku trzeciej kwarty. Tutaj Kulik odpowiedzialny za Zecewicza. Ten stawia teraz zasłonę. Widzę bardzo. Bardzo ostro wychodzą i blisko trzymają cały czas. Cały czas widzę, że na początku wyższy gardło siedzi na niej i przy zmianach bardzo blisko podchodzi wysoki zawodnik, czyli po takiego seriach rzutowych. Dużą uwagę dałem do tego, żeby nie powtórzył. Szkele czekał tutaj na zasłonę, ale oni grają taką akcję już cały sezon. Damian Kulik w końcu kapitan BM Stali, bo podkoszowy żółto-niebieskich 5 punktów do tej pory. A przypomnijmy, że Damian Kulik fenomenalny początek tego sezonu. W tych rankingach MVP Energa Basket Ligi jest w samej czołówce. Ostatnio troszeczkę, może nie, że spadek formy Damiana Kuliga, ale też
trzeba powiedzieć, że rywale też lepiej czytają niż drużynę Van Stali w tej drugiej części sezonu. Poznałem jeden drugiego. Druga część już zaczynałem rzeczywiście wykorzystywać te wszystkie elementy, które mogą zrobić obronę. Alford 5 razy trafił za łuku w pierwszej połowie. Tym razem oddawał kontra. Karpacz kończy akcję. No i chciałoby się powiedzieć, że Ostrowianie tą trzecią kwartę rozpoczynają tak jak pierwszą. Alford kontynuuje swój koncert. Niewiele czasu potrzebuje. Chwila nieuwagi obrońcy. Bardzo szybko składa się do rzutu. Bryce Alford, szósta trójka tego gracza. W odpowiedzi Szkele nieskutecznie. Żołnierewicz napędza kolejną akcję. Tam Zecewicz był pod koszem. Wysoko teraz odrzucenie od kosza koszykarze za Stalu Zielona Góra. Kutlesic czarował tam Szkele. Łotysz teraz przy piłce. Kutlesic faulował w tej sytuacji. To drugie przewinienie Duszana Kutlesicza. Teraz tutaj dyskutuje z trenerem Widinem, który sadza go na ławkę. Trener Widin, brązowy medalista ze Śląskiem Wrocław. Pamiętamy bańkę w Ostrowie Wielkopolskim, kiedy świętował ten sukces. Mistrzem Polski byli wtedy żółto-niebiescy, czyli gospodarze. Nie było wtedy jeszcze w składzie Damiana Kuliga. Zobaczymy, jak ten sezon się ułoży dla drużyny ze Ostrowa Wielkopolskiego. Jak na razie BM Stal walczy o Final Four Ligi NBL, czy też NBL. Alford. Tak, bardzo, bardzo ładnym złotem z Google Szkolego i jednym koziołkiem oczu to wyszło. Bardzo przypomnę, spokojnie zagrał. 25 punktów Alforda już w tym momencie, a przed nami jeszcze 16,5 minuty grania. Kto wie, może tutaj jakiś rekord nam się szykuje, jeżeli Alford będzie tak koncertowo rzucał z załuku. A ja mam tutaj specjalistę od rzutów trzypunktowych. Niegdyś taki sezon był 9-9-2000, kiedy ty miałeś, nie wiem, ponad 50% zza linii rzutów za trzy punkty. Wtedy ta linia była troszeczkę bliżej, ale ty zawsze odchodziłeś gdzieś tam na siódmy metr. Czuję się załodnie, bo wiem, że łatwiej się rzucało, jak jest przed tobą obrońcą, bo musi podnieść tego rzutu i łatwiej się trafiało. Dlatego tak patrząc na Alforda, podobnie ma takie wrażenie, że on nie widzi obrońcy. Dużą łatwość rzutu. Michał Pluta pojawia się na parkiecie. W sobotę jego brata Andrzeja oglądaliśmy. Alford tym razem nieskutecznie. Znając Amerykanina, on nie poprzestanie na tym. Szkele ma młodego Plutę. Znowu izolację w tym momencie. Próbują cały czas. Ja mówię, ajajajaj, no dobrze. Rzut. Jakub Garbacz równo z syreną oznaczającą koniec 24-sekundowej akcji. No i znów mamy 8 punktów przewagi. Dobre wejście w tą trzecią kwartę gospodarzy. Alford. On chce tutaj zmienić obraz tego spotkania. Szkele kontra Pluta. Pluta także grał w Ostrowie. Garbacz chciał pójść za ciosem, ale tym razem pomyłka. Właśnie to, co oglądaliśmy, znowu było pick and roll, znowu zejście Kuliga pod kosz i było podwyjenie, dlatego Jakub miał czystą pozycję.
Wchodzi Damian Kulik, wraca Nemanja Dziurisić, były gracz ze Stalu. A w drużynie z Zielonej Góry będziemy za chwilę oglądać amerykańskiego rozgrywającego. Tutaj w tej akcji ostatecznie odgwizdane przewinienie z Silinsa. Ojars doskonałe wejście w to spotkanie. 10 rzuconych punktów w pierwszej kwarcie. Przemek Żołnierewicz, zawsze mówiliśmy o nim, że zawodnik o nieprzeciętnych umiejętnościach, dobrze zbudowany fizycznie, ale mający problemy z rzutem. Przemek jeszcze będąc w Ostrowie Wielkopolskim pracował, bardzo dużo pracował nad poprawą czy to rzutów wolnych, czy rzutów dystansowych. No i ta praca przynosi efekty, bo tak jak już tutaj z Wadimem wcześniej mówiliśmy, jeden z lepszych, jak nie najlepszy sezon w tej karierze Przemka Żołnierewicza właśnie tutaj. W drużynie za Stalu. Szkele! Zaliczona punkt. Tak. Ta piłka była w locie jeszcze, kiedy była blokowana przez obrońców za Stalu. Także tutaj bez względu na chyba by i tak wpadła do kosza. Nie. Teraz obrona. Już bardzo blisko Żołnierewicza Zębski. Przechwycił teraz piłkę. Ojars Silins i wracamy do tego punktu wyjścia z pierwszej kwarty, kiedy mieliśmy dwucyfrową przewagę 67-57. Coraz głośniej tutaj robi się w arenie Ostrów. Zaczynałem bardzo agresywnie grać. Większy nadzieję na piłkę, bo zawodnicy wiedzą, że się zbliża koniec. Stal nie chce powtórki, a zawsze chce powtórki. Też już wiemy, z kim zagra zwycięzca tego spotkania w tym półfinale Final Four. Na zwycięzcę tego meczu czeka już polski cukier Start Lublin. W drugiej parze będziemy oglądać Wisły Łódź z Gdyni Szczecin. Wilki przeciwko Wilkom będziemy oglądać. Nasz morski. Tak. Tak. Jakub Garbacz, ostatnia trójka nieskuteczna, ale tym razem poprawka i znów 13 punktów przewagi. Chwilę, moment i teraz zobaczymy, jaka będzie odpowiedź ze Stalu. Tak. Patrząc na ten przebieg całego meczu, no to mamy taką sinusoidę, że jeden zespół, drugi mają zrywy. Także no, coraz ciekawiej się robi. Chociażby warto spojrzeć na to, jak te kwarty się układały. Pierwsza wygrana 11 przez Bernstal, druga 10 przez Zastal. Jeżeli tutaj będziemy oglądać taką prawidłowość, no to będziemy oglądać pewnie zacięty mecz do ostatnich minut. No, oczywiście dla kibiców każdego zespołu lepiej, żeby prowadził wysoko, bo grywał jego zespół. Sportowe walki, właśnie fajne dwa zespoły walczą do końca i nie opuszczają. To, co widzieliśmy w pierwszym meczu. Ajgars Szkele już ma na swoim koncie 15 punktów i 8 asyst. Bardzo trafiony transfer. Łotysz trafił do Ostrowa Wielkopolskiego z Bundesligi. Widzieliśmy, że to jest solidny gracz, że to jest reprezentant Łotwy, ale naprawdę rozwinął skrzydła jeszcze bardziej tutaj w Ostrowie Wielkopolskim. I po tej informacji, kiedy wiemy już, że trener Andrzej Urban będzie dalej pracował jako pierwszy trener, to pewnie priorytetem będzie zatrzymanie właśnie łotewskiego rozgrywającego. To jest naprawdę bardzo, to jest najważniejsze, że zatrzymanie zawsze budowane zespołu, że praktycznie zaczyna się od rozgrywającego w tej chwili, to co Agos pokazał w tym sezonie, to myślę, że tu nie ma dwóch zdań, żeby z nim negocjować kontrakt na następne lata.
Żołnierewicz trafia. Jeszcze rewolwery nam zaprezentował, państwo tego nie widzieli. Także to może oznaczać jedno, że Przemek dopiero się rozkręca. Mateusz Zębski i akcja 2+. Zobaczymy, czy wykorzysta rzut wolny. Mateusz Zębski też ma taką trochę trudną rolę w zespole BM Stali. Trudny początek sezonu, problem z plecami, kontuzja. Nie było wiadomo do końca, kiedy Mateusz wróci do gry, ale jak już wrócił, to tutaj zastał Olka Załuckiego, który troszeczkę wszedł w jego buty. No ale jak na razie dobry mecz Mateusza Zębskiego. Wiadomo, że Mateusz Zębski to nie są fajerwerki, to jest gra w obronie, szybkie przejście z obrony do ataku. Wójcik nieskutecznie, zbiórka Garbacza, ucieka już tam Zębski. Szkele. No spokojnie, dobrze zrobił, doprowadził, spokojnie teraz. Zawołał tutaj do pomocy Dziurisicia. Silinsz! No nie może odnaleźć tej skuteczności Łotysz z pierwszej kwarty. Adzibegowicz. On także potrafi rzucić z daleka, ale nie tym razem. Szkele, Zębski, Dziurisic już był pod koszem. I kończy akcję Czarnogórzec. Bardzo ładny rozegrany kontratak. No, oczywiście też był szybki, dobry kontratak, czyste pozycje. Uzostała niecelna trójka. Pozwoliła. Kapitalne wejście w sobotę, także w trzecią kwartę mieli koszykarze BM Stali w meczu z Treflem. Później to nie wyglądało tak dobrze. Trzymamy tutaj, patrzymy, doglądamy, jak ta gra będzie wyglądać. Jak na razie bardzo szybkie przechodzenie z obrony do ataku i mamy już 77-60 i trener Oliver Widin prosi o kolejny już timeout. Stal postawił teraz zonę 1-3-1, tylko dochodzi do rogu, ale nie wykorzystujemy tego. Zawodnicy nie rzucają, starają się podać, do tego są przykryty i tak ładne kontrataki wychodzą na stronę. My tutaj z Wadimem milczymy przez chwilę, bo chcieliśmy oddać głos kibicom w Arenie Ostrów, bo to też jest zazwyczaj szósty zawodnik w Arenie Ostrów. My oglądamy teraz te najefektowniejsze akcje. No właśnie, widzimy teraz kibiców żółto-niebieskich. ...77-60 na 2 minuty przed końcem trzeciej kwarty. Bryce Alford zatrzymany na tych 25 punktach. Mówiliśmy o tym, że Amerykanin 7 celnych rzutów 3-punktowych. Stal wyszła z tą obroną strefową pod tym timeaucie. Pojawił się także Aleksander Załucki z 11. Faulował Mateusz Zębski. Będziemy oglądać dwa rzuty wolne. Dusan Kutlesić stanie na linii rzutów wolnych. Kutlesić trafił pierwszy rzut wolny. No ale w sezonie 65% nie jest wirtuozem na linii rzutów wolnych i to potwierdził w tej drugiej próbie. Załucki kontra Kowalczyk. Dziurisic, tutaj oglądamy to doświadczenie i młodość. Wójcik kontra Dziurisic. Bojars Silins, no. Dobra, zbiórka Wójcika. Prawie tam dwie osoby chciały zabrać, ale dobra piłka, teraz zobaczymy. Zasłony, dwie zasłony od Wójcika Kutlesicia, ale to wszystko kończy Przemysław Żołnierewicz. Kapitan bierze ciężar gry na siebie.
Bardzo dobrze Włóczek zasłonił i zrobił przejście dla żony Rysia. I znowu załatwia. Cały czas. Tak, tutaj Mateusz Zemski zauważył, że Dziurisić ma przewagę wzrostu nad Kutlesiciem. Taka lobowana piłka do Czarnogórca i ten zdobywa dwa punkty. Jeszcze Zemski teraz bardzo przytomnie skończy tę akcję. No to już poważne. Poważna przewaga, aczkolwiek no jeszcze 10 minut. Wiadomo, że trzeba walczyć do końca i myślę, że zostać będzie tak robić. No, ale... Zobaczymy. Trener Widin mówił, że 20 punktów w dzisiejszej koszykówce to jest tak. Chwila, moment. Także trzymamy za słowo trenera za Stalu. Jak ostro wymanie kryje Forda. I między innymi jego wysoki zawodnik małego kryje na świadku boisko bardzo agresywnie. Między innymi jego właśnie takie zachowanie pozwoliło, że napędziło cały zespół jakby do agresywnej obrony i jest przechodzący. Ale właśnie, oglądamy teraz ten obrazek, który widzieliśmy już w Zielonej Górze w pierwszym meczu i także w sobotę w meczu przeciwko Treflowi Sopot, że pod nieobecność Ajgarsa Szkele to Mateusz Zemski wyprowadza tą akcję. Chociaż trener Andrzej Jurban... Jeszcze widzieli po kursach do proszenia. Tak, bardzo, tak. Bardzo przypomnę, że żony Rysia stało na drodze. Po tym przewinieniu ofensywnym trener Andrzej Urban szybko reaguje. Wraca na parkiet Szkele. Alford wściekły teraz na brak gwizdka ze strony sędziów. No właśnie, chyba jest gwizdek. Jeżeli jest możliwość, chcielibyśmy zobaczyć powtórkę tej sytuacji. Czy tutaj faktycznie Amerykanin ma uzasadnione pretensje? Nie, tu już widzimy, kiedy nie może pogodzić się z tą decyzją Bryce Alford. Dobrze, drodzy Państwo, chwila reklam, wracamy za chwilę do Areny Ostrów. Tu mamy jeszcze tą sytuację. No, trudno z tego ujęcia stwierdzić, czy było przewinienie. Dobrze, za chwilę wracamy do Areny Ostrów. Sponsorem programu jest Pizzeria Tutti Santi. Ostrów Wielkopolski, plac 23 stycznia 16 na Zielonym Rynku. Sponsorem programu jest Grupa Cezam. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud. Twój partner w budownictwie. Producent konstrukcji stalowych. Jesteśmy już z powrotem w Arenie Ostrów. Przed nami decydujące 10 minut tego spotkania. Mówiliśmy o tej delikatnej przewadze w zbiórkach drużyny z Zielonej Góry po dwóch kwartach. Na ten moment po trzech kwartach remis, po 22 w zbiórkach. Troszeczkę spadł procent w rzutach trzypunktowych drużyny z Zielonej Góry. No ale tutaj widzieliśmy te nieskuteczne rzuty dystansowe Bryce'a Alforda. Plus kontrataki stałe. Tak jest. To co mówiłem, jednak zbiórki pozwala na prowadzenie kontrataki. No i ta zasadnicza różnica Dima. 21 do 11 w asystach. Jak dzielili się piłką w tej trzeciej kwarcie? Jak szybko z obrony do ataku przychodzili gospodarze? Tutaj jeszcze mieliśmy jakieś przewinienie techniczne i Jakub Garbacz rozpoczął czwartą kwartę od rzutu wolnego i Stal jeszcze będzie rozpoczynać czwartą kwartę od ataku pozycyjnego. Szesnaście punktów przewagi jak na razie w dwóch meczu oczywiście. Dziurisić jedną ręką tak troszeczkę w stylu Jeffa Nordgarda. Tak.
mamy 21 punktów przewagi, ale w dwóch meczu, bo liczymy te 3 punkty, także 18 punktów przewagi w dwóch meczu. Zbiórka Adonisa Tomasa. Świetnie, teraz znalazł Dziurisicza. Mam wrażenie, że BM Stal już złapała taki ten, takie swoje flow, jeżeli chodzi o tą koszykówkę, którą oni prezentują w tym sezonie. Solidna, twarda defensywa, jak jest tylko możliwość, błyskawiczne przechodzenie z obrony do ataku, bo to właśnie dało taką przewagę, jaką oglądamy teraz. No, 23 punkty. Po prostu, że trzeba utrzymać ten styl walki, trzeba utrzymać do samego końca. Żołnierewicz lewą ręką chciał tutaj ograć Tomasa, ale nic z tych rzeczy. O, kolejna kapitalna asysta Aigarsa Szkele. Bawią się już teraz Ostrowianie. Nemanja Dziurisic. Dokładnie. I to się troszeczkę zeszło powietrze z zawodników ze Stala, aczkolwiek próbuje Belfort Dziurisic 17 punktów już w tym meczu. Bryce Alford, mówiliśmy, 25 punktów rzuconych w tym meczu, ale on ten swój kapitał budował na rzutach dystansowych. Teraz jakby chciał przełamać tą niemoc swojej drużyny, taka indywidualna akcja. No właśnie, on chce rozpuścić zespół, żeby pociągnąć za sobą, bo widać tak lekkie takie, no, nie zwątpienie może, ale widać, że... No, zastój, coś pękło. Zastój, drużyny bije się o ściany. Głową w mur. Głową w mur. Drugi rzut nieskuteczny, zbiera Adonis Tomas. Załucki z powrotem na parkiecie. Tomas, izolacja, znów gra z Żołnierewiczem. Takie obrazki znamy już z pierwszej kwarty. Zęczka, tak. Chciał ewidentnie zbijać do kolegi ustawionego na obwodzie, ale tam... I w tym momencie właśnie Aigars wyszedł na 45 do lepszego podania Adonisa. 88-64, 8 minut do końca. Zobaczymy, czy Zastal wróci do gry. Na pewno w tej akcji nie wrócił do meczu Bryce Alford. Szkele kontra Pluta. Pluta jest tutaj w ruchu. Można było puścić, ale rzeczywiście był w ruchu. Troszkę za wcześnie Szkele zaczął pozwalać i dlatego Dziurisicz zrobił fałę funkcjonalną. I momentalnie na parkiet wraca kapitan BM Stali, Damian Kulik. Czwarty faul Nemanji Dziurisicza, który dzisiaj gra naprawdę dobre zawody, 17 punktów. Ma także 5 zbiórek, 3 w ataku. Teraz Załucki bardzo ostro, pilny właśnie Belforda podwaja. No, Kowalczyk wraca do meczu, bo też oglądaliśmy jego dwie takie trójki z rzędów. Chyba jeszcze w drugiej kwarcie. To bardzo ładna akcja była, to co gadaliśmy, że grałem w takim rolę z pomoc na zawodniku i wtedy odegrałem czyste pozycje. Kowalczyk właśnie chyba troszeczkę przykombinował. Nie miała tempa ta akcja za Stalu. Jakby nie było, te dwie ostatnie akcje defensywne zostały udane. I te punkty spod kosza by mogły przynieść duże tak zwanego wiatru w żagle. W szkole to jest moje, no jeszcze 7 minut prawie grali. Donis Tomas nie trafia z dystansu. Załucki tutaj blisko Kowalczyka. Jest też Zemski z Żołnierewiczem. Żołnierewicz gra do końca, jeden na jednego i skutecznie. Kolejna udana akcja Przemka Żołnierewicza. Przypomnijmy, w pierwszym meczu 20 punktów Przemysława Żołnierewicza. Dzisiaj, jak na razie,
15 oczek. Zemski był wyprowadzony na pozycję, ale on bardzo mało rzuca z dystansu w tym sezonie i pewnie dlatego zwątpił i chciał grać dalej. A tutaj kontra z drugiej strony. Chciał pójść na wsad Wójcik, ale zablokowany przez Kuliga. Z drugiej strony odpowiada Ajgars Szkele. No tutaj w tej sytuacji mieliśmy to, o czym mówił Oliver Widim. Doświadczenie, czyli Kulik kontra młodość Wójcik. Wójcik chciał skończyć akcję efektownie, ale nadział się na blok Kuliga. No ja myślę jeszcze, że ta poprzednia jego akcja spod kosza, jak on trafił troszeczkę gole, bo wybiło z rytmu. Znając go, mógł z rozpędu wyskoczyć jeszcze wyżej, bardziej agresywnie zagrać. No właśnie teraz chyba widział powtórkę. Tak jakoś niepewnie poszedł, bo nie tak zauważył, że to proszę jest. Ja mam wrażenie, że ta akcja wyglądała troszeczkę tak w stylu, że Janek Wójcik wyskoczył, myślał, że piłkę zaatakuje, ale później mówi, kurczę, chyba nie dolecę, albo właśnie spotkam się z tą czapą Damiana Kulika. Już później ta akcja kompletnie straciła sens. 6 minut do końca, 90-69. Dużo czasu jeszcze, no ale 21 punktów do odrobienia, no to tutaj naprawdę nie lada wyczyn czekałby drużynę z Zielonej Góry. Na razie nie widzimy tego zrywu, tylko jest to taka radości i agresywności gry. Przede wszystkim to tak pozostało. No zobaczymy, mamy jeszcze 6 minut, ale 5-4. Bo ta trzecia kwarta, kluczowa jak na razie, 31-14, wygrana przez gospodarza. Teraz Michał Pluta, on troszeczkę przełamuje tę niemoc za Stalu, zdobywanie punktów. Świetnie, znowu dwójkowo zagrali teraz Szkole z Garbaczem. Jest kontra. Dobro zatrzymanie kontra ataku. To jest już czwarty fał. Stal może sobie pozwolić. To pierwszy fał Salonika. Cztery fał na mecie Stali. Kowalczyk wyrzuca z autu z linii bocznej. Z za linii bocznej do Alforda. Jako bardzo blisko. Bardzo blisko właśnie. Mówiliśmy o tym, że Alen Hadzibegović potrafi rzucić za trzy punkty, ale dzisiaj jest nieskuteczny ten środkowy za Stalu. Troszeczkę nie w tempo. Ale te akcje też już doskonale znamy w wykonaniu Stali. Takie wyjście do zasłony, ta zasłona nie jest postawiona do końca. Damian bardzo szybko ucieka w stronę kosza. Jest momentalnie podanie Garsa. Pluta. Jeszcze w poprzednim sezonie koszykarz właśnie Ben Stali. I znów kapitalnie, teraz się troszeczkę rolami zamienili. Kulik odgrywał do Szkele. Ja tak bardzo próbuję jeszcze poderwać. Zostanę. Trener Urban pokazuje tutaj zagrywkę i mówi, żeby jeszcze szybciej przechodzić z obrony do ataku. Żeby nie tracić tego odpowiedniego rytmu grania. Żeby właśnie, to jest chyba najważniejsze, bo w niektórych, zwłaszcza ostatnich meczach, właśnie troszeczkę opuszczenia i uśpienie się na boisku to kosztowało. Albo tak, taki fragment łapania oddechu bardzo sporo kosztował. Rozgrywanie piłki i tak dalej, bo utrzymanie wyniku, no to później się zemściło. Tak, zwracam na to uwagę trener Andrzej Urban po meczu z Treflem Sopot, kiedy użył takich słów, że za dużo kozłowaliśmy piłkę na obwodzie, zamiast rozgrywać akcje i zdobywać punkty. Zgrać w tym rytmie, który przynosił korzyści. 4 minuty do końca. 19 punktów przewagi w dwóch meczu. To jest 16 punktów różnicy. Ostatni dzwonek dla Zastalu Zielona Góra. No i to są różnice. Zastaw ma ten komfort, że mają tylko jeden fał osobisty, czyli mogą teraz zrzucić wszystko na jedną szalę i zagrać bardzo agresywnie.
Sebastian Kowalczyk na linii rzutów wolnych. Z drugiej strony, patrząc na ilość palu, to też można powiedzieć, że no, troszeczkę chyba nie było, jak widzieliśmy inne drogi, że agresywne organizacje były w obronie, to też gdzieś tam jakieś coś pokazuje, że nie aż tak agresywnie wróciło. No jeszcze, tak jak mówię, jeszcze 4 minuty mam, a przejdźmy jeszcze różne rzeczy na nas wydarzyć, chociaż bardzo ciężko będzie, trzeba grać do końca. Przypomnijmy, że zwycięzca tego meczu trafi na polski cukier w Start Lublin w półfinale Final Four Ligi Środkowoeuropejskiej. Szkele teraz zablokowany. I kolejne takie zawahanie jak w przypadku Wójcika, tym razem Dusza na kupie. Nie idą do końca. Zdecydowanie się. A my widzimy teraz powtórkę tej akcji, w której faulowany był Jakub Garbacz. Tutaj chyba wątpliwości mieć nie możemy. Przewinienie Jakub Garbacz na linii rzutów wolnych. Jakub Garbacz 80% na linii rzutów wolnych w sezonie Energa Basket Ligi. Tutaj będziemy powtórkę oglądać tej sytuacji. Chyba trener Wili poprosił o challenge. No jesteśmy ciekawi, jeżeli można by poprosić o taką sytuację raz jeszcze. No właśnie, oglądamy teraz tę akcję. Nie wiem, czy tutaj nie chodzi czasami o fałdy sportowe. Próbował uderzyć w piłkę, uderzył w rękę. No, myślę, że to nie było takie celowe przerywanie, znaczy przerywanie, celowe uderzenie. Po prostu nie chciał zablokować. Tak, tutaj sędziowie chyba poprosili o to, żeby zobaczyć jeszcze raz tę sytuację. Czy było przewinienie sportowe, czy też nie. Przemysław Żołnierewicz właśnie, przed chwilą widzieliśmy go na naszej ekranie, już taki troszeczkę zrezygnowany. No to nie, ciężka sytuacja, to wszystko to nie pozwoliło odrobić to. ...90-73, nie ma koniec końców tego przewinienia niesportowego. I tak nie zmieniłoby zapewne przebiegu tego spotkania, bo my tak oczywiście cały czas liczymy jeszcze na to, żeby to spotkanie miało dramaturgię swoją w ostatnich minutach. Ale jak na razie nie mamy przesłanek ku temu, żeby tak się właśnie stało, bo cały czas 19 punktów przewagi BM Stali. Szymon Wójcik, nieudany ten rzut, ale przy próbie zbiórki ta piłka jeszcze wyleciała po tym, jak odbiła się od nogi Jakuba Garbacza i zastał. Będzie dogrywał 9 sekund. Azbegović kontra Kulik. Zebrał Mateusz Zemski, napędzając tym samym kolejną akcję Stali. Piłkę wybijał jeszcze Szymon Wójcik. Teraz Stal wygrywać będzie 16 sekund. I wygrywamy 16 sekund. Ładnie kolejny raz przeczytał tą akcję w ataku Aigars Szkele, ale Damian Kulik chyba myślami jest już gdzie indziej. Ale było widać tam, rzeczywiście, bo zagrywka któryś raz, że była ze słowa pod Kulika. Po tym roku ze słowa plecy pod Kulika, więc zostaje to też za pod kosz. Rzadko widzimy Damiana Kulika w takiej sytuacji, żeby
sam na sam z koszem nie trafił do kosza. Zemski, zbiórka ofensywna. Chyba czekałem na zakończenie tego meczu, bo mając dwa fale w obronie, pozwolę się poproszę. Michał Pluta dostaje swoje minuty i chce je wykorzystać jak najlepiej. Teraz udana jego akcja, penetracja strefy podkoszowej. I dwa punkty. Młodszego z braci Plutów. No, jeszcze Silisz. To, o czym mówiliśmy, po prostu trzeba się starać utrzymać z tym, którym grali do samego końca. Nie podbiegałeś, nie przytrzymałeś, nie grasz na czas. Bo też mam wrażenie, że nawet jeżeli Andrzej Urban albo jego koszykarze mogą myśleć, że ten mecz już jest wygrany, to Andrzej Urban chce pokazać właśnie w tym momencie swoim koszykarzom. Widzicie? Gracie cały czas to swoje szybkie tempo i to przynosi zamierzony efekt. Promuje przeciwnika też, to też daje swoje, dlatego tego zabrakło w poprzednich meczach. Filip Siewruk pojawia się na parkiecie w tych ostatnich minutach. Myślę, że 90 sekund do końca tego meczu. Myślę, że jeszcze mamy szansę na wejście w szerokie ławki. Zwykle Andrzej tak robił, do końca. 40 sekund, chociaż nie widzę, żeby zawodnicy się rozgrzewali. Hadzibegović, to jego szósty punkt dopiero w tym meczu. Przypomnijmy, że to jest drugi strzelec za Stalu w tym sezonie ze średnią 15 punktów, także tutaj zatrzymany pod koszowe drużyny za Stalu. Jeszcze kolejne przewinienie. Nemanja Dziurisić, tak jak mówiłem, pierwszy raz Nemanja stawał na linii rzutu wolnej, dwa rzuty wolne, później dwa nieskuteczne, tak jakby wrócił do tej swojej skuteczności z tego sezonu. Było pod ręką, powiedziałeś teraz. Teraz tak. Skończy na 50%. 3 na 6 z linii rzutów wolnych. Mnożą się te błędy drużyny za Stalu w końcówce. Siedemnasta strata drużyny za Stalu Zielona Góra. Ty jako trener masz takie widełki, kiedy karcisz zespół, a kiedy chwalisz za popełnioną liczbę strat? Bo często trenerzy mówią, że jeżeli ta liczba strat jest na poziomie 7-8, to znaczy, że był dobry mecz. No wiadomo, że trzeba. Zależy też od meczu, bo czasami dużo strat przez to, że rzeczywiście idzie straszna walka, pytałem, czy próbują coś zrobić. To jest ponad, ale oczywiście trzeba sprytnie zagrać. Trzeba rzeczywiście uważać na te straty, bo to jest naprawdę główny czynnik tego, że się przygotowuje mecz. A Krzysztof Rozpędowski dwa razy za trzy i drugi raz skutecznie. Ten młody rozgrywający. Hala tutaj, Arena Ostrów wpadła w euforię, bo nie dość, że Krzysiek rzucił swoje pierwsze punkty w tym meczu, to jeszcze przekroczył często tą magiczną granicę dla koszykarzy z tych pierwszy punktów. Raz podano, zespół razu. Mógł trafić też. Nieskuteczny ten rzut, ale najważniejsza informacja w tym meczu jest taka, że Belstal wygrywa 101 do 80 i melduje się w Final Four Ligi NBL, który już niebawem także powinniśmy poznać gospodarza tego turnieju finałowego. Kto wie, może spotkamy się tutaj w Ostrowie Wielkopolskim. I przypomnijmy, że w tym Final Four zagra oprócz drużyny WM Stali, BC Wolves z Litwy, a także dwie pozostałe drużyny z Polski, czyli King Szczecin, a także polski cukier Start Lublin. Dobrze, Wadim, twoja krótka ocena tego spotkania.
mieliśmy taki przestój w grze drużyny BM Stali w drugiej kwarcie, no ale te trzy pozostałe to już tutaj pod dyktando Ostrowa. Tak, no właśnie to jest to, co ja mówiłem na samym początku, chodzi przede wszystkim o mentę, o nastawienie zespołu, o podejście do tego meczu. Chłopaki pokazali, że potrafią to zagrać, zagrali do końca to, co było konsekwentne, grali to pod kosz albo wygrali na zewnątrz. No i przede wszystkim bardzo dobra obrona i bardzo duża walka pomogła wygrać ten mecz. Najlepszym strzelcem, drodzy Państwo, tego spotkania Bryce Alford, który rzucił 26 punktów, siedmiokrotnie trafiając za 3 punkty, ale po drugiej stronie kolejne kapitalne spotkanie, bo tutaj pochwał nie będzie końca pod adresem Aigarsa Szkele. Łotysz dzisiaj kończy mecz z dorobkiem 17 punktów i 12 asyst. Też przy tych asystach często patrzymy na liczbę strat. Tylko 3 straty w porównaniu z 12 asystami. Bardzo dobry mecz. Kolejny bardzo dobry mecz Aigarsa. No i ten jego dobry występ w tym meczu, plus gra całego zespołu, się przełożyło na to, że BM Stal awansowała do tego. Ale też bardzo dobre spotkanie Nemani Dziurisicia, byłego gracza za Stal Zielona Góra, który ten mecz zagrał na 100% skuteczności. Z 18 punktami, a także 7 zbiórkami. Dobrze. Trzeba jeszcze do trochę budować osobisty. Tak jest. Tak jest. Dobra zmiana też Mateusza Zębskiego, który kończy to spotkanie z 13 punktami. Ale koniec końców liczy się ostateczny wynik. A tutaj Górą BM Stal gospodarze wygrywają 101-80 i meldują się w final for rozgrywek. To tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. To spotkanie komentowali dla Państwa Marcin Czuszuro oraz Marcin Gadel. Ja oczywiście zapraszam Państwa przy okazji kolejnych transmisji z imprez sportowych w telewizji ProArt. I tradycyjnie żegnam się już z Państwem, mówiąc do zobaczenia, do usłyszenia. Sponsorem programu jest Grupa Cezam. Najlepsze marki w jednym miejscu. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska 69. Koszykarskie emocje zapewnia Dombud, twój partner w budownictwie. Producent konstrukcji stalowych. Sponsorem programu jest Pizzeria Tutti Santi. Ostrów Wielkopolski, plac 23 stycznia 16 na Zielonym Rynku.